Jak poinformowała jednostka strzelecka w hajnówce, która również bierze udział w patrolowaniu przygranicznych terenów w poszukiwaniu imigrantów, udało im się zatrzymać na gorącym uczynku przemytnika, który akurat w swoim samochodzie przewoził nielegalnych przybyszy. Jak pisali na swoim Facebooku podczas rozmowy z tamtejszymi mieszkańcami dostrzegli pędzące auto kurierów, bez wahania ruszyli w pościg, który ukazał się sukcesem. Z przyczyn wiadomych nie zdradzili więcej szczegółów na temat tej sprawy. Panowie z inicjatywy ochrony mieszkańców. Którzy spacerują po przygranicznych lasach w poszukiwaniu nielegalnych imigrantów, jak przekazali, mają za sobą kolejny dzień zmagań i poszukiwań. Niestety, to co znajdują na pięknych terenach Puszczy Białowieskiej, woła o pomstę do nieba. Ślady po obecności nielegalnych imigrantów to śmieci, pozostawione ubrania i inne tego typu rzeczy. Oto najnowszy materiał wideo ukazujący skalę tego problemu. Na tym nagraniu widzimy piękny krajobraz, graniczną rzekę oraz pełno śmieci, które pozostawili po sobie cudzoziemcy którzy zapewne są już gdzieś po polskiej stronie. Jak poinformowała Straż Graniczna, imigranci, którzy chcą dostać się do Polski, stają się coraz bardziej agresywni, a polscy żołnierze oraz funkcjonariusze przez cały czas są zagrożeni. Jak się okazuje, Ci rzekomo przyjaźnie nastawieni ludzie rzucają w nasze służby kawałkami szkła, czym niejednokrotnie udaje im się wyrządzić krzywdę polskim mundurowym. Bardzo upodobali sobie również strzelanie z procy do żołnierzy, używając do tego metalowych kulek. Już dawno słyszeliśmy też o tym, że co niektórzy z imigrantów potrafią nawet maczać noże, w swoich własnych fekaliach, tylko po to, aby w razie trafienia polskiego pogranicznika dostał on infekcji, co może doprowadzić do jego śmierci. W poprzedni weekend Straż Graniczna odnotowała ponad 150 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Codziennie dochodzi do co najmniej kilkudziesięciu takich incydentów. Imigranci cały czas napierają, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma zapory. Bardzo upodobali sobie rzeki przygraniczne, świsłocz i wołkuszanka, jako drogę do Polski. Taka sytuacja miała miejsce wczoraj, jednak dzięki Dzięki barierze elektronicznej i szybko podjętym działaniom służb zostali oni zatrzymani.